Porządki domowe chcemy zlecać coraz chętniej osobom lub firmom zajmującym się tym zawodowo, najczęściej właśnie w okresie przedświątecznym. Jest to związane przede wszystkim z tym, że mamy bardzo wysokie wymagania wobec samych siebie. Chcemy, żeby nasz dom wręcz lśnił czystością, a nie zawsze mamy na to ani czas, ani ochotę, ani siły, żeby tak dobrze wysprzątać mieszkanie. Dlatego z roku na rok widzimy wzrastający popyt na usługi związane z profesjonalnym sprzątaniem domów i mieszkań. Widzimy to także w naszej wyszukiwarce lokalnej panoramafirm.pl, która odnotowała w ostatnim czasie ponad 100% wzrost zapytań właśnie o firmy sprzątające domy i mieszkania. Przede wszystkim są to gruntowne porządki. To nie jest tylko i wyłącznie odkurzanie czy ścieranie kurzów. To są, poczynając od prania dywanów, czyszczenia i mycia okien, framug, drzwi wejściowych, w domach jednorodzinnych czyszczenie kominków. To są wszystkie te cięższe prace, na które my nie mamy już zazwyczaj ani czasu, ani ochoty. Dzięki takiej firmie sprzątającej nie dość, że praca ta jest wykonana gruntownie, to także my mamy więcej czasu na inne przygotowania świąteczne, mamy więcej czasu na przygotowywanie prezentów, robienie zakupów czy spędzanie czasu z najbliższymi. Przede wszystkim jest to także mniej nerwów dla nas. Na rynku jest coraz więcej firm sprzątających, w związku z czym teoretycznie nie powinniśmy się martwić o znalezienie ani firmy, ani odpowiedniego dla nas terminu. Tak naprawdę warto takie poszukiwania rozpocząć pod koniec listopada, na początku grudnia. Swoje pierwsze kroki najlepiej skierować do internetu, gdzie te firmy możemy wyszukać, na przykład w wyszukiwarkach lokalnych. Możemy znaleźć taką firmę. Ważne jest, żeby firma była w pobliżu, tak aby mogła w każdym momencie do nas dotrzeć w odpowiednim dla nas. Te firmy także pracują w weekendy, także jestem przekonana, że na pewno każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie firmę. Ceny są zróżnicowane. Tak naprawdę usługa jest albo wyceniana w zależności od metrażu, który ma zostać posprzątany, lub od zakresu prac. Ceny wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od sprzątanej powierzchni.